A jeszcze odbiegnę od tematu. Pan jest również sędzią na gali MMA Atak, prawda? Tak, tak. Jestem sędzią głównym na MMA Atak i no, dostałem obietnicę, że zostanę, bo tam na razie z mojej pracy był właściciel zadowolony. Teraz będziemy tutaj nowy skład sędziowski tworzyć, bardziej taki jeszcze obiektywny, jeszcze lepszy. No i mam nadzieję, że się to jakoś rozwinie. No właśnie, dzisiaj miałem okazję rozmawiać również z sędzią KSW głównym, panem Bronderem, i poruszyłem taki temat słabego sędziowania w Polsce. Chodzi mi oczywiście o MMA. No i dlaczego, przepraszam, z czego to wynika? No ja widzę dwie sprawy. Pierwsza sprawa, nie ma kursów dla sędziów. Nie ma kursów, to dopiero będzie organizowane. Zmieniają się przepisy cały czas. Jedne zawody są robione według takich przepisów, drugie według takich przepisów. To też sędziowie są brani najczęściej jako byli zawodnicy, ale no raz sędziują tak, drugi raz tak. Do sędziowania, tak jak do walki, potrzebne jest duże doświadczenie. Tak samo Tomek Bronder wie doskonale, też dużo błędów jeszcze robi i po prostu no ja tak samo, my się cały czas uczymy. Po to są też takie zawody, żeby ci nowi sędziowie uczyli się sędziować. Będą brane kursy i ci najlepsi będą brani potem już jako sędziowie zawodowi. Taki jest pomysł Mirka Okińskiego, który tam to będzie trzymał, jeśli chodzi o sędziowanie w Polskim Związku. I plan jest taki, żeby ci najlepsi sędziowie sędziowali na tych najlepszych zawodach, na najwyższym rangą i na galach zawodowych MMA. Już na koniec ostatnie pytanie. A jak ocenia pan galę MMA, tak? Walki? No i ten poziom sędziowania. No, musi pan być trochę samokrytyczny. Jasne. Więc walki obserwowałem je z bliska. Część walk mi się bardzo podobała, właśnie Sobota, Mańkowski, walka Grabowskiego. Walka trwała, mimo że tam część osób mówi, że był nieprzygotowany, ale po prostu jako walka mi się podobała. Nie podobała mi się walka Kity, która była po prostu bardzo statyczna. Ja jestem z założenia, wychodzę, że statyczna walka, gdzie się chce wygrać turniej, może się odbywać na takich zawodach, gdzie jest plan zdobyć pierwsze miejsce, mam 3 walki przed sobą, na jednej mogę odpuszczać, bo mam przewagę. Natomiast jeżeli ktoś organizuje show, jest zatrudniany zawodnik do tego show, to powinien się przygotować na show, czyli na walkę dla ludzi, dla telewizji, czyli nawet jak wie, że wygra, ma przewagę, powinien walczyć nie tylko efektywnie, ale efektownie. Tak jest moje zdanie, jeśli chodzi o poziom walk, pół na pół. Z części jestem bardzo zadowolony, z części mogły być lepsze, natomiast będzie kolejna gala MMA, tak już niedługo, w przyszłym roku na początku, więcej nie mogę niestety powiedzieć, i szykują się też bardzo ciekawe pojedynki. Co do sędziowania, tak jak powiedziałem, były pomyłki, szczególnie przy walce Soboty z Mańkowskim. I ta pomyłka będzie skorygowana, ponieważ team Soboty wniósł protest. I za niedługo Państwo się dowiecie, ponieważ zostały powołane 3 niezależne komisje sędziowskie, które od tą walkę miały miesiąc czasu, żeby spokojnie ocenić. I sędziowie się z sobą nie komunikowali, chcemy właśnie być bardzo, bardzo obiektywni i w przyszłości będzie również tak samo. Mogę po cichu zdradzić tajemnicę, że będą sędziowie z zagranicy też u nas sędziować już. A proszę mi powiedzieć, czy jest jeszcze taka możliwość, że walka Soboty z Mańkowskim zakończy się, zostanie ustalona jako no contest? Nie mogę nic powiedzieć. Nie mogę nic powiedzieć, dowie się pan, myślę, że do końca roku. Dobrze, teraz jeszcze zostańmy przy tym temacie, ale porozmawiajmy o konkurencyjnej federacji KSW. Ostatnie wydarzenia, walka Pudzianowskiego z Thompsonem. Jest pan w stanie to skomentować w jakiś taki racjonalny sposób, to co się stało podczas tych zawodów? To znaczy ja uważam, że ja rozumiem, że to jest walka, że to jest show, ale uważam, że decyzja powinna być, sędziowie wiedzieli, że na kartach mieli co innego, bo przecież nie jest tam 20 sędziów, tylko 3. Powinni po prostu poprosić sędziego na spokojnie tego, który prowadzi. U nas się to odbywa w ten sposób, że jest sędzia techniczny, który dostaje karty 3 walk. Karty walk, nie karteczki od sędziów, tylko te karty walk. Zlicza na spokojnie punkty, dopiero idzie do speakera i do sędziego prowadzącego walkę i mówi, jaki był wynik. I dopiero ten ogłasza to publicznie, także jest taki spokój i jest czas na to, żeby tą decyzję podjąć. Natomiast tutaj nawet jakby była źle podjęta, bo każdy się może pomylić, uważam, że powinna być skorygowana od razu. Przepraszamy, wygrał Thompson. I by sędziowie na początku może by ktoś był oburzony, ale okej, zachowali się fair, bo od razu poprawili wynik. Natomiast dlaczego tak zrobili, nie wiem. Nie wiem. Nie chcę dociekać, ale uważam, że no, powinna być decyzja podjęta od razu, dlatego że to nie była zła ocena walki, tylko był błąd w podaniu karteczek. No to się naprawia od razu, bo sędziów jest tylko 3.